Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, w nietypowych dzisiaj warunkach, ale równie z dużym uśmiechem i z taką radością. Bardzo się za Wami stęskniliśmy, smyki, a Wy za nami? Pokażcie chociaż ręką do góry, kto jak dużo. Rodzice bardzo widzę. Witam Was serdecznie. Rozśpiewane smyki w świecie? Muzyki! Mam nadzieję, że w trakcie trochę się podkręcicie, jeżeli chodzi o głośność. I na dzień dobry. Witam gospodarzy dzielnicy, pana burmistrza Grzegorza Pietruczuka i panią Monikę Szatkowską, radną dzielnicy Bielany. Jest takie zwierzę, które długą szyję ma, nazywa się... Świetnie, dacie radę głośniej. Jest takie zwierzę, które długą szyję ma, nazywa się żyraf. Wspaniale. Wszystko widzi, to jest fakt. Z góry patrzy na ten świat, lecz długą szyję długo się myje. No i kłopot duży ma, bo by chciała raz i dwa, lecz długą szyję długo się myje. To teraz myślę, że czas, aby zaprosić naszego gościa. Pani Bożena Bujnicka, słuchajcie, macie rację, gra na głosie. Jest fantastyczną, bardzo znaną w świecie muzycznym sopranistką, laureatką wielu konkursów krajowych i zagranicznych. Śpiewa w 5 operach w Polsce. W 5. Macie pojęcie? Jak ona to robi? Może ma pani jakiś samolot swój, którym się pani tak przemieszcza? Nie, ale mam przyjaciela z samolotem. Ha, nie wiedziałam tego. Tak trafiłam przypadkowo. Jak to się robi, że się tak pięknie śpiewa? Zdradzi nam pani tajemnicę, bo byśmy chcieli tak na koniec smyków zaśpiewać jak pani. To się da? To się da i w ogóle muszę powiedzieć, że wy dzieci macie taki niezwykły dar, że bardzo naturalnie śpiewacie. My nazywamy to śpiewanie operowe, że to jest kontrolowany krzyk. Czyli prawie krzyczymy, ale tak troszeczkę udajemy, że jednak to jest super piękne. I na pewno wam wyjdzie, jak spróbujecie. Powstaje obraz na mamy plecach. Wspaniale baletowo! Dobrze, ekstra, bardzo ładnie rozpoznaliście. Jest takie zwierzę, które długą szyję ma, nazywa się... Jest takie zwierzę, które długą szyję ma, nazywa się żyrafa. Z góry patrzy na ten świat, wszystko widzi, to jest fakt, lecz długą szyję się długo myje. No i kłopot duży ma, bo by chciała raz i dwa, lecz długą szyję długo się myje. Jestem z Was bardzo dumna, zaśpiewaliście tak głośno, słuchajcie, mimo tego ogromnego terenu było nas słychać, prawda? Tam z tyłu stoją dorośli, było słychać? Pewnie, że było. Wspaniale smyki, bardzo Wam dziękujemy za dziś. Pa! Nie możemy tutaj się przytulać ani robić wspólnie zdjęć, ale przyjdzie taki dzień. Na razie myślmy o sobie dobrze. Do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.